Za nami piąta edycja integracyjnego Balu Aniołów. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem. Biorą w nim udział dzieci niepełnosprawne z ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych i klas integracyjnych z powiatu cieszyńskiego. Zapraszamy te szkoły, które ci uczniowie, którzy byli już raz, są bardzo chętni i natychmiast reagują odzewem pozytywnym, także nie mamy problemu, żeby tutaj te dzieci zaprosić. W balu wzięła udział burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek. Po części oficjalnej przyszedł czas na bajkę w wykonaniu uczniów zespołu szkół budowlanych. Bal Aniołów to również zabawy prowadzone głównie przez harcerzy. W organizację tego wydarzenia zaangażowane są różne środowiska, m.in. pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciele i uczniowie szkół średnich, harcerze oraz wielu lokalnych partnerów i darczyńców. W zeszłym roku zostałem wydelegowany, a w tym roku pani pedagog mnie poprosiła, żebym zebrał grupę, no i się zjawiliśmy. Chylę czoła tutaj przed organizatorkami. Jest to świetna zabawa dla wszystkich dzieci, by mogły troszeczkę z murów szkolnych wyjść i pobawić się wspólnie właśnie tutaj w naszym pięknym Cieszyńskim Domu Narodowym. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.